Jestem jedną z osób szyjących w akcji Łódź Szyje dla Medyków. Moja rola polega na złożeniu materiałów, a także troczków w taką piękną maseczkę, która trafia do szpitali, do domów opieki, do domów dziecka, do straży pożarnej i wszelkich instytucji, które tego potrzebują. Cześć, z tej strony Wojtek, witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym Wam przedstawić Klaudię, którą się chwaliłem, że będzie robiła maseczki. To jest właśnie koleżanka z pokoju obok. I myślę, że właśnie Klaudia się włączyła w niesamowitą inicjatywę szycia maseczek. I chcemy Was zachęcić przez to, a w sumie Klaudia, bo ja tutaj nie mam za wiele do pogadania, więc Ty nie to udostępniasz. Także już będę cicho i zapraszam Was do... właśnie materiału Klaudii, tak. Ojej, miło mi bardzo. Nigdy nie sądziłam, że pojawię się na kanale u Wojtka. To dla mnie bardzo duży zaszczyt. Tak. Chcielibyśmy Was zaprosić do włączenia się w akcję szycia maseczek. W Łodzi można dołączyć, jest grupa na Facebooku. Znajdziecie ją wpisując Łódź Szyje dla Medyków. Tam dowiecie się, jak można włączyć się akcję, czy szyjąc maseczki, czy rozwożąc potrzebne materiały. Mogą włączyć się również firmy, które chciałyby przekazać materiał, bawełnę lub fizelinę za testem medycznym, gumki, troczki na potrzeby właśnie szycia takich maseczek. Wstawię to w opisie, tą grupę, tą nazwę grupy, więc... Tak, podlinkujemy grupę. Tam również mogą się zgłaszać instytucje i szpitale, które potrzebują takich maseczek dla personelu czy dla podopiecznych. Ponieważ te maseczki trafiają do wielu różnych zakątków, nie tylko do łódzkich szpitali, ale także do straży pożarnych, domów dziecka, do szpitali w Warszawie, w Płocku. Więc ogólnie popieramy inicjatywę, zachęcamy Was do włączenia się, zwłaszcza jeśli dysponujecie teraz odrobiną czasu i maszyną do szycia lub samochodem. Tak, my ogólnie przedstawiamy łódzką inicjatywę, ale słyszałem i wiem o wielu ogólnopolskich i ogólno na przykład z Poznania, z Warszawy, z Gdańska są inicjatywy, więc jeżeli jesteście z Gdańska czy... Tak, możecie szukać tych akcji tak. lokalnych i tam też dołączać. Akcji można się włączyć na kilka sposobów. Jeden z nich to jest szycie, to jest to, czym ja się zajmuję, ale potrzebujemy także ludzi, którzy wykroją materiał. Ja już jestem w komfortowej sytuacji, mam takie prostokąty pocięte, które jedynie zszywam na maseczki. Natomiast my dostajemy ten materiał w hurtowych ilościach, więc są osobne grupy, które zajmują się wykrojeniem tego. Kroimy także takie gumki na troczki, bo dostajemy je długie, a troczki muszą być krótsze. Więc w akcję można się włączyć również nie posiadając maszyny do szycia, poprzez wykrajanie materiału, poprzez cięcie gumek. Mogą się włączyć również osoby, które dysponują samochodem i wolnym czasem, ponieważ jest nas bardzo dużo i rozwiezienie tego wszystkiego po mieście zajmuje parę godzin. Ja na swoją partię czekałam od 16 do prawie 18 ostatniego dnia. Z tego wszystkiego powstają takie maseczki. Nie wiem, co jeszcze mam Ci powiedzieć, bo się już zagubiłam. Powiedz mi, szyłaś kiedyś, czy po prostu na tą akcję? Szyłam trochę, ale jestem takim samoukiem. To jest 20-paroletnia maszyna do szycia mojej mamy, którą zachomikowałam, bo moja mama ostatnio jej nie używa, a ja zawsze chciałam nauczyć się szyć. Natomiast ja też nie mam dużego doświadczenia, bo dopiero zaczynam szycie, przeszywanie różnych ubrań, głównie dla siebie. Raczej nie będę się tym zajmowała profesjonalnie, chociaż kto wie, po akcji czekam na oferty. O czym się zajmujesz? Jesteś... Jestem studentką medycyny, jestem obecnie na 6 roku, jest to mój ostatni rok, więc mam nadzieję, że niedługo skończy się kwarantanna, a ja będę mogła skończyć studia i zacząć też w szpitalu już jako lekarz. Więc w ramach zajęć klinicznych robisz maseczki na... W ramach zajęć praktycznych robię maseczki dla klinicystów. Z różnych powodów nie mogłam się włączyć w wolontariat w szpitalach oraz w stacjach sanitario-epidemiologicznych. Dlatego uznałam, że to może być mój wkład w walkę z koronawirusem. Oprócz kwarantanny, którą mam tutaj już 3 tydzień, że co drugi dzień wyglądam przez okno z utęsknieniem za światem zewnętrznym, ale
rozumiem, dlaczego jest tak, a nie inaczej, więc was również zachęcam, żeby zostać w domu. Chyba, że będziecie naszymi kierowcami, to wtedy macie przepustkę. Z tego, co się dowiedziałam, to jest nas już ponad 500 osób, które włączyły się w to całe przedsięwzięcie. Akcja nie odbyłaby się też bez firm i właścicieli sklepów, którzy przekazują na naszą akcję materiał, troczki, gumki, plastik na przyłbice. Są też firmy, które drukują w 3D elementy potrzebne do zrobienia takiej przyłbicy. Bez tych osób, którzy przekazują to za darmo, bo jakby nikt z nas nie dostaje za to pieniędzy. Jedyne co, to satysfakcja, że możemy wesprzeć w tym czasie lekarzy, ratowników, pielęgniarki. Jeśli ktoś chciałby zgłosić placówkę, która potrzebuje takiej pomocy, to również na stronie na Facebooku są wyszczególnione osoby, z którymi trzeba się kontaktować w tej sprawie. Osobno szpitale, osobno inne placówki, po to, żeby jak najlepiej rozdysponować ten sprzęt tym, którzy tego potrzebują. Coś jeszcze dodać? Jest super, polecam. Ile maseczek? Ile jedna maseczka? Ile czasu zajmuje cię zrobienie jednej maseczki? To są początki. Zrobienie takiej jednej maseczki, ona ma 4 troczki. Troczek to jest to zwisające? To jest troczek. To, co się zawiązuje. Tak. Mi zajmuje około 10-15 minut, ponieważ jest to dopiero pierwsza partia maseczek, które szyję. Rekordzistka robi w 3 minuty, natomiast jest to już produkcja taśmowa. Są też w Łodzi całe firmy, które włączają się w te akcje. Szwalnie, firmy, które produkują ubrania, gdzie na co dzień pracują profesjonalne szwaczki. To też jest super. Oni potrafią przekazać na przykład paczkę 1000 maseczek. Ja na razie ograniczam się do 100. Zobaczymy, jak szybko uda mi się je uszyć i przekazać dalej. Z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie podziękować pani Hani Małek, panu Krzysztofowi Kulingowskiemu oraz pani Anecie Miazek oraz pozostałym osobom włączonym w zarządzanie tą całą akcją, w koordynację grup przyjących, koordynację kierowców, koordynację całej akcji, a także wszystkim firmom, które przekazały na ten cel materiały, troczki, gumki, bez żadnych opłat. To dzięki wam możemy to robić.